Witam was, umiłowani moi. Witam was, zobaczcie. Mleczyki są. I to nie ostatnie w tym sezonie. Za tym bardzo tęskniłem. Wreszcie, po tylu zimnych dniach, nierównie zimnych nocach, z pełną parą zawitała do nas wiosna. Wreszcie. 1 maja dzisiaj. 1 maja, święto pracy. A ja gdzie? Zgadnijcie. Oczywiście, jadę do pracy. Jadę troszeczkę naokoło. Godzinę wcześniej wyjechałem do niej i zanim do niej dojadę, chciałbym tutaj, z racji tego, że mam coś do przekazania, wam przekazać, przy okazji coś pofilmować, jakiś monolog przeprowadzić do was, moi umiłowani. I także, jak już wiecie, jest już 1 maja, święto pracy, ja znowu jadę do pracy tradycyjnie i myślę, że to jest taka już pełna tradycja, bo jak od 7 lat kręcę te vlogi i tak sobie zerkałem na te vlogi kręcone przeze mnie, to zawsze tego 1 maja przez te 7 lat się udawałem. Także taka okrągła 7 rocznica, jak prowadzę jakiś tam kanał. Ale tu pięknie, te kwiaty wyglądają, Boże, no coś wspaniałego. Mam nadzieję, że ta kamera Sena 50C odda to, co ja tutaj widzę, bo od tych kolorów, od tej zieleni wymieszanej z tymi fioletami, z tym kolorem wrzosowym i tym pięknym żółtym, aż mi dech zatyka. Jest pełna godzinka do tej pracy, także pomalutku, bez spiny będę jeździł, będę docierał małżowinki maszynkę, bo jeszcze jesteśmy przed jej pierwszą wymianą oleju. Oczywiście zrobię ją sam, nie będę oddawał maszyny do serwisu. Mam kupiony olej, mam kupiony już filtr oleju też. A co poza tym u mnie? A wyobraźcie sobie, że nie byłbym sobą, jakbym coś sobie nie wymyślił przez ten tydzień od ostatniego vloga, którego tutaj wam przedstawiłem, zjazdy z synem. Postanowiłem przedsięwziąć pewną decyzję, a jest to decyzja na temat sprzedaży motocykla. Tak, sprzedaży motocykla, oczywiście nie tego, którym jadę, a motocykla drugiego mojego osobistego, Hondy CB500X. Ale zielony. I tak, motocykl został wystawiony na OLX-ie. O, mam nadzieję, że odpuści mi. Został wystawiony na OLX-ie 4 czy 5 dni temu. Zbudziło to trochę taką dość nieprzychylną postawę mojej małżonki. Była trochę zła, że zamierzam sprzedać tą Hondę. Natomiast ja jej to wytłumaczyłem, dlaczego tak, a nie inaczej. A dlatego, że postanowiłem zmienić motocykl. Jaki to jeszcze? No mam trzy inne motocykle na uwadze. Cztery motocykle, które biorę pod rozwagę zakupu. A co tak de facto kupię? Patrzcie się, rzepak. Co tak de facto kupię, to jeszcze tak do końca nie wiem. Sprzedaję ze wszystkim tak, jak jest założone, z pełnymi akcesoriami. Tak chcę go sprzedać. Cenę troszeczkę wystawiłem dość wysoką, ale myślę, że jest motocykl warty tej ceny. Gdyby się jednak mi nie udało tego motocykla sprzedać teraz tak na CITO, no to postanowiłem, no teraz jak mam wystawione te ogłoszenie przez ten miesiąc i ten motocykl pozostanie u mnie, nie znajdzie się ewentualnie chętny, no to będę jeszcze nim jeździł przynajmniej do końca sezonu. No. Myślę, że to już chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Tradycji stało się zadość, czyli jest ten vlog taki pierwszomajowy. Ja co roku, jak co roku, świętuję w ten, a nie inny sposób. Cieszę się, że dane mi było przejechać się motocyklem w ładną pogodę. To jest dla mnie bardzo ważne. I tutaj z tego miejsca chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że do końca. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego vloga. Pa!